Państwu, good evening, ladies and gentlemen. W imieniu IPMA Polska, głównego organizatora, oraz IPMA International, witam Państwa na uroczystej gali Project Excellence Award, podczas której nagrodzimy najlepiej zarządzane projekty w Polsce i na świecie. Drodzy Państwo, zapraszam teraz na scenę pana Stanisława Srokę, prezesa IPMA Polska i przewodniczącego jury Polish Project Excellence Award oraz pana Reinharda Wagnera, prezydenta IPMA International, którzy oficjalnie otworzą ceremonię wręczenia nagród. Panie ambasadorze, szanowni Państwo, serdecznie witam na gali poświęconej doskonałości zarządzania projektami. IPMA, jak inne organizacje zawodowe, stworzyła model doskonałości, model, do którego porównuje swoje projekty. Dlaczego stworzyliśmy taki model? Dlatego, bo uważamy, że w zarządzaniu projektami nie wystarczy nawet wspaniały kierownik projektu, który ma pasję, nieograniczoną energię. Nie wystarczą zasoby, jest jeszcze potrzebny system. System, który zapewni tą doskonałość. Dziękuję serdecznie asesorom. Dziękuję sędziom, a szczególnie zespołom. I mogę im dzisiaj zagwarantować, że to na pewno im się opłaci. Życzę Wam wszystkim doskonałej zabawy, a wszystkim zespołom zwycięstwa. Szanowni Państwo, IPMA Polska przyznaje raz w roku nagrodę dla osób, które w sposób znakomity przyczyniły się do rozwoju tej dziedziny zarządzania. W tym roku taką nagrodę przyznajemy panu profesorowi Trockiemu, wybitnemu naukowcowi, pedagogowi, pionierowi nauki zarządzania w Polsce. Traktuję to jako wyróżnienie tylko dla mnie, ale dla mojego zespołu i dla wszystkich środowisk akademickich, które swoją pracą przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji zarządzania projektami. Thank you very much. And I would like to ask all assessors from the Polish and from the international award to stand up. We would like to thank you guys. Big applause for you. Big applause to assessors. Thank you very much for your passion and for your excellence in assessing application in 2016 edition of Project Excellence Award. W pierwszej kategorii na scenę zapraszamy zespoły Banku Zachodniego WBK oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu z projektem Akademia Kreatywności. To są finaliści kategorii projektu społeczno-organizacyjnego. Zapraszam. Srebrnym finalistą Polish Project Excellence Award 2016 zostaje projekt Obsługa z barier Banku Zachodniego WBK. Serdecznie gratulujemy. Jest ogromnym sukcesem, nie tylko na terenie Polski, ale również został zauważony w instytucjach międzynarodowych. Zwycięzcą tej kategorii zostaje Destination Imagination Akademia Kreatywności, Urząd Miejski we Wrocławiu. Szanowni Państwo, nagrodę brązową w kategorii projekty infrastrukturalne przyznano zespołowi projektu Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy firmy Sprint. Serdecznie gratulujemy.
nagrodę srebrną otrzymuje zespół projektowy PKP Polskie Linie Kolejowe. Gratulujemy serdecznie. Kategorii projektów infrastrukturalnych otrzymuje firma POR za odbudowę mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Serdecznie gratuluję i dziękuję także jako Warszawie. Proszę Państwa, srebrnym finalistą jest zespół budowy zakładu produkcyjnego pap hydroizolacyjnych dla firmy Typhoon w Grodnie, firma Atlas. Serdecznie gratuluję. Zwycięzcą tej kategorii jest firma General Motors. Gratulujemy. Of the founder of our International Project Excellence Award, Mr. Otto Ziegelmeier. In 2007, we instituted an award, and normally we present it to an individual who has a memorable contribution to the Project Excellence Awards. This year, Otto Ziegelmeier's award goes to a person who promotes project excellence at the international arena for many years. He's a person who was proactively working in the award management board, who is one of our best team lead assessors, one of our best award trainers, a person who lives and breathes with the new project management excellence model. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Mr. Grzegorz Żelajko. Say something in a moment like this. You know what? When I started in the awards 2005, there was this lady, another Mary McKinley, and when we did the first assessment, she said, "You meet great people when you work for IPMA." And I just wanted to thank all the great people I met along this way. Just thank you. Because now we reached the top point of today's ceremony, so please join us on the stage, all the finalists from Polish, Social, International and other awards, with whole teams, with jury members and with the whole assessors. Please join us here, celebrate this moment and make a photo to memorize this unforgettable moment. Please all join us on the stage.